I na koniec kroniki kilkadziesiąt inteligentnych robotów wspieranych przez jeszcze bardziej inteligentnych uczniów i studentów. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie roboty ścigały się, popisywały kaligrafią i efektami specjalnymi. Agata Jędrzejczyk-DeLong. Dziś w sali wykładowej AGH zamiast teorii praktyka, zamiast zaliczeń rywalizacja. Pierwsza konkurencja, jazda precyzyjna na czas. Porozumienie między robotem a jego konstruktorem jest tutaj niezbędne. Konkurencja polega na tym, aby robot śledził linię, dotarł do celu, żeby w pewnym momencie nie zgubił linii, wygrywa najszybszy. Konkurencja druga. Roboty muszą udowodnić, że są nie tylko szybkie, ale i obdarzone talentami plastycznymi. Ich zadaniem jest narysować logo organizacji studenckiej, która przygotowała dzisiejsze zawody. Jak przekonać robota, żeby robił to, co ty chcesz? Cały mózg robota to ta kostka, w której znajduje się procesor. Problem polega na zaprogramowaniu, napisaniu odpowiedniego programu, który steruje silnikami, odczytuje różne dane z sensorów. Burza mózgów i nieprzespane noce, ale było warto, przyznają zawodnicy. Czy długo pracowaliście nad tym robotem? 3 dni mniej więcej i jeszcze tydzień czasu programowania w domu. Fajnie jest tworzyć coś, co po prostu tworzymy i potem działa samo, tak autonomicznie, trochę jak tresura zwierząt. Ostatnia konkurencja, styl dowolny. Chodzi o to, by zaskoczyć obserwujących i sędziów. I chyba się udało. Klocki, roboty, zawody. Każdy, niezależnie od wieku, jest trochę dziecka. I dobrze, dzięki temu świat jest ciekawszy. Agata Jędrzejczyk-DeLong, Kronika.